miejscu najbardziej wrażliwym na wysokie stany wody w Szczecinie, na Wyspie Murskiej. Wyspie, która zawsze jest przedmiotem naszej szczególnej troski w okresie, gdy nasza Odra wzbiera. Mamy w tej chwili obecnie 3000 worków tutaj na stacji pomp i dodatkowo, zaraz ile ty przywiozłeś? 6000. Aha, razem 6000. Ile będzie potrzeba, tyle tych worków naładujemy, ziemia jest cały czas dowożona. Prognozy, które dotyczą Szczecina, na razie są dość optymistyczne. Wszystko wskazuje na to, że ta woda będzie oczywiście wyższa niż zwykle, ale wystawiamy znacznie poniżej tego, co mieliśmy do czynienia jesienią zeszłego roku. Ta woda będzie przez parę dni, czy nawet paręnaście dni działała na nasze wały. Dlatego powinniśmy podjąć wszelkie działania zmierzające do tego, aby były dobrze przygotowane do przyjęcia tej wyższej wody, i abyśmy te wszystkie problemy, które mogą się pojawić, byli w stanie sprawnie rozwiązywać. Czas przewidywany to jest około 10 dni w ogóle do dojścia tej fali, ale no myślę, że zrobimy to w ciągu tego tygodnia. Na pewno się to wszystko zabezpieczy. Jesteśmy przygotowani. Myślę, że to nie powinno nas nic zaskoczyć. Spodziewamy się niższego stanu wody. Oczywiście też jesteśmy przygotowani od strony sanitarno-epidemiologicznej. Powiedział, że wódka płynęła po granicy. Do tamtego krajowego.